Dzisiaj jadę na wycieczkę do Heraklionu przez Knossos. Czas płynie szybciej, gdy podziwiam aranżacje hotelowe, bo czekam na busika, który nas zawiezie do Knossos i trochę się nudzę. Jak widać, wystrój wnętrza nawiązuje do starożytnej historii Grecji. Pięknie. Hotel. Wspaniale, stylizowany. Na galerii. Zabytków życia. Mamy tu drzewo kwitnące, oliwne. W końcu jest maj. Z hotelu do Knossos dowożą nas z busikiem, a później z całą wycieczką do Heraklionu. Nawet bez słupka, że jest tak zdrowe. Tu się jedzie wprost w piękny widok. To jest piękne. Niestety nie jest panem podróży, więc to jedyna wycieczka, na którą się zdecydowaliście. O, już w oddali widać Heraklion, ale my będziemy tylko przez niego przejeżdżali. Do Knossos jeszcze mamy z 6 km, prawda? Knossos, tu kasy biletowe, 20 euro z muzeum razem. Knossos to mała wieś zamieszkana przez 300 mieszkańców. Byłoby tu spokojnie, gdyby nie odkrycia archeologiczne. Teraz znajduje się tu najsłynniejszy zabytek Krety, centrum pierwszej europejskiej cywilizacji. Oto tu pozostałości pałacu z 1500 pokojami na 5 piętrach. I oto stoimy przed popiersiem pochodzącego z Krety archeologa i antykwariusza Minosa Kolokairinosa. On w 1878 kazał przekopać wzgórze i wykopano 12 ogromnych pitosów, czyli wielkich glinianych dzbanów, w których przechowywano głównie wino, zboże i oliwę. Jednak władza turecka kazała przerwać prace wykopaliskowe. I oto stoimy przed drugim popiersiem, Anglikiem Arthurem Evansem, archeologiem, który w 1898, kiedy z wyspy wycofali się Turcy, kupił za niecałe 500 funtów tutejszą dolinę. I zaczął wykopaliska, a nad ziemią zawisła flaga brytyjska. Wkrótce odsłonięto duży obszar pałacu z mnóstwem labiryntów i Evans nazwał tę kulturę minojską od króla Minosa, z którym wiążą się takie mity jak o Minotaurze. Ariadnie, Tezeuszu i labiryncie, Tedalu i Ikarze i wiele innych. Kultura minojska zaczęła się kształtować około 3000 lat przed naszą erą, a skończyła
około 1400 przed naszą erą. Co zwiedzamy, to w większości rekonstrukcja. To, co po odkopaniu sypało się, Evans scalał betonem, a przecież Minojczycy nie znali betonu. Evans wszystkim odkrytym pokojom nadawał własne nazwy w zależności od tego, jaki znajdował tam artefakt. Freski znajdujące się w Knossos to także kopie odtworzone na podstawie odnalezionych fragmentów. Oryginały są w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie. Pracowało przy freskach dwóch malarzy, ojciec i syn. I tak mamy tu namalowany prawie od nowa fragment fresku procesyjnego. Fresk Książę wśród lilii. Fresk oryginalny znajduje się w muzeum w Heraklionie. Nazwa fresku, jak i część jego wyglądu, są wynikiem swobodnej rekonstrukcji. Rekonstrukcji dokonał malarz wynajęty przez Artura Evansa. Dysponowali oni tylko fragmentami oryginalnego fresku. Archeolog kazał przedstawić postać w otoczeniu lilii i motyla. Wężowa figurka, której oryginał znajduje się w muzeum w Heraklionie, jest bardzo ważna, bo wiele mówi o kobietach. Wydaje się, że kobiety były wyzwolone seksualnie, ubierały się w stroje odsłaniające ciało, miały rozczochrane włosy. Wyraźnie to widać na freskach. Cywilizacja minojska miała sporo osiągnięć. Posługiwali się pismem linearnym A, starszym, i pismem linearnym B. Evans poświęcił pół życia na rozszyfrowanie tych pism, jednak pismo linearne B dopiero rozszyfrowano po jego śmierci. Pismo linearne A do tej pory jest nieodczytane. Mieli też duże osiągnięcia w budownictwie. To jest było pobliża tej góry. Oni zastosowali coś bardzo, bardzo podobnego do artybów. Czyli oni w pewnym sensie, jakby to powiedzieć, wymyślili coś takiego, co my przypisujemy Rzymianom, ponieważ Rzymianami pałacowymi. To są oryginalne, mają kilka tysięcy lat, są wykonane z gliny, są wypalone potem w piecu ceramicznym, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby Państwo popatrzyli, jak one są łączone. One są łączone systemem, który jest stosowany do dnia dzisiejszego. To jest tak zwany system kielichowy. Czyli po prostu rura węższa wchodzi w rurę szerszą i dzięki temu można łączyć rury o bardzo różnej średnicy. Czyli do dnia dzisiejszego stosujemy to, czego używali, biegały do powierzchni tychże korytek. One zapobiegały temu, żeby brzydkie zapachy się roznosiły na cały pałac. A dlaczego to się ściekało w tamtą stronę? Z tego prostego powodu, że pomiędzy nami a tym kolejnym wzgórzem w tamtych czasach płynęła rzeczka. Ona się nazywała Kieratos i ta rzeczka wpłynęła bezpośrednio do morza, unosząc ze sobą właśnie. W dolnej części skrzydła zachodniego znajduje się sala tronowa. I to, co jest najważniejsze, będzie stało po waszej prawej stronie. To jest tron. Tronowej umieszczono alabastrowy tron, na którym rzekomo miał siadywać król Minos. Kamienne ławy wzdłuż ścian zajmować mogli doradcy, władcy. Komnatę zdobią freski przedstawiające bezskrzydłe gryfy. Przed tronem stoi kamienna misa, znaleziona w pomieszczeniu obok. Oczywiście i ta nazwa to efekt wyobraźni Evansa. A w rzeczywistości było to prawdopodobnie sanktuarium. To jest reprodukcja drewniana dla tych, którzy chcą dotknąć tego. Byk ma odstraszać. Mury przy północnej bramie zdobi fresk byka, zwierzę silnie związane z kulturą minojską. Swoją podróż kończymy na dawnym obszarze teatralnym. Swoją budową przypomina inne greckie teatry. Kamienna widownia jest niewielka, mogła pomieścić około 500 osób. Przybyliśmy do Heraklionu, do Starego Portu, z którego udamy się na Stare Miasto.
Stary port wenecki obecnie używany jest przez łodzie rybackie i jachty. Z portu weneckiego wyruszamy deptakiem prowadzącym do centrum miasta. Port, jak widać, jest przepiękny. Na początku XIII wieku miasto zostało sprzedane Wenecjanom za 1000 sztuk srebra, co było relatywnie bardzo niską ceną. Wtedy powstały fortyfikacje, które tu widzimy, i twierdza Kules. Historia Herakionu zaczyna się jednak kilka wieków wcześniej. Obecne miasto zostało założone w 824 roku przez Saracenów arabskie plemiona. Miasto nazwali oni Handak, czyli Fosa. Saraceni udostępniali miasto piratom jako bazę wypadową na cesarstwo bizantyjskie. Dlatego Bizancjum musiało zdobyć miasto, co stało się w roku 961. Cesarstwo kontrolowało Heraklion przez prawie 250 lat. Na początku XIII wieku miasto odkupili Wenecjanie. Wenecjanie rządzili tu do połowy XVII wieku. Kiedy w połowie XVII wieku Turcy zdobyli prawie całą Kretę, to Kandia, czyli dzisiejszy Heraklion, broniła się jeszcze przez 22 lata. Następnie nastąpiła okupacja turecka, rządy Osmanów. Kreta wznieciła kilka powstań przeciwko Osmanom. W listopadzie 1898 roku w końcu armia sułtana odpłynęła z wyspy, ale dopiero od 1913 roku oficjalnie zawarto Unię Krety z Grecją. Zbliżamy się do kościoła świętego Tytusa. Kościół świętego Tytusa został zbudowany w 965 roku. Przekształcony w kościół katolicki podczas panowania Wenecjan, nie stracił jednak swego bizantyjskiego charakteru. W czasie tureckiej okupacji przekształcony na meczet, od 1925 roku jest znowu kościołem prawosławnym. W ciągu swojej historii był niszczony przez trzęsienia ziemi i odbudowywany. Po czym poznać, że miastem niegdyś rządzili Wenecjanie? Oczywiście po lodży weneckiej, w której bogaci mieszczanie przyjemnie spędzali popołudnia, w międzyczasie debatując o interesach i ustalając warunki umów handlowych. Turcy w czasach osmańskich przekształcili lodżę w budynek rządowy. Obecnie mieści się tu urząd miasta. Budowla wielokrotnie odnawiana po trzęsieniach ziemi, ale jest piękna i stanowi teraz serce starego miasta. Idziemy w kierunku głównego placu Starego Miasta, na którym znajduje się fontanna Morosiniego. To tutaj znajdują się liczne kawiarnie, bary, gdzie wcale nie jest drogo. Część uczestników naszej wycieczki tutaj zostanie, będzie ucztować. Reszta i ja skręci uliczkę naprzeciwko fontanny, ulica Deda Lou, jest głównym deptakiem z biurami, sklepami, głównie sklepami muzycznymi, i prowadzi od placu Lwów do Muzeum Archeologicznego. Stąd wyjdziemy na Plac Wolności, na lewo od Placu Wolności, bliziutko jest Muzeum Archeologiczne. Łatwo trafić. Muzeum Archeologiczne znajduje się obok Placu Wolności. Właśnie ludzie gromadzą się na manifestacje. W tym Muzeum Archeologicznym zobaczymy eksponaty od neolitu do epoki rzymskiej.
Nas interesuje oczywiście to, co pochodzi z pałacu w Knossos. Zobaczymy tutaj kunsztowną ceramikę, a także figurkę wężowej bogini, kamienny rytor z głową byka, fresk książę wśród lilii, fresk ze skaczącym bykiem i wiele innych, których nie sposób omówić w tak krótkim filmie. Drewniana makieta ułatwia wyobrażenie sobie pałacu w Knossos. Fresk ze skaczącym bykiem jest najlepiej zachowanym freskiem z Knossos. Bykowi towarzyszą trzy postacie ludzkie, różniące się kolorem skóry, co w sztuce minojskiej oznacza różnicę płci. To, że kobiety biorą udział w sporcie męskim, świadczy o ich znaczeniu w społeczeństwie. Fresk z Knossos Kapitan Czarnych przedstawia biegnący oddział wojskowych z tyłu pałacowi Afrykańczycy. Ten ryton to rzeźba kamienna, wazon do libacji napełniony płynem. Oto są sławne wężowe boginie, zrekonstruowane tu przez Evansa. Widać, że ich głównym atrybutem są węże. W figurkach uwydatnione są piersi, ubrane w obcisłe i drogie suknie. Kobiety minojskie rzadko były przedstawiane jako matki i kobiety w ciąży, a raczej pokazane często w tańcu albo podczas aktów religijnych. Fragment oryginału fresku procesyjnego, który tak przejaskrawiony został w Knossos. Kobiety minojskie były również znane ze swojego wyczucia mody, a w ich grobach znaleziono artefakty takie jak biżuteria, ubrania i kosmetyki. Kiedy archeolodzy odkryli freski z postaciami kobiet w Knossos, byli zszokowani ich współczesnym wyglądem. To przedstawienie kobiety z cywilizacji, która miała tysiące lat, wydawało się niezwykle podobne do jego współczesnych odpowiedników. Dorowie. Najpierw Minojczyków podbili Achajowie, a później Dorowie, którzy nieudolnie naśladowali ich sztukę. To jest sztuka dorycka. Deptakiem Dedalou, którym przyszłam, wracam na plac Lwów. Na placu zamierzam usiąść w kawiarni i delektować się atmosferą Herakliowa. Thank you.
teraz spokojnie siedząc przy kawie możemy sobie porozmawiać na przykład o tej fontannie Morosiniego. Oddano ją do użytku w 1628 roku. Wtedy Heraklion nazywał się Candia i był zarządzany przez Wenecjan, a zarządca miasta Morosini kazał zbudować fontannę, aby zapewnić świeżą śródraną wodę mieszkańcom miasta. Dlatego zbudowano kilkanaście kilometrów akweduktu, którym transportowano wodę z gór. Osiem płatków tworzących kształt fontanny jest po to, aby więcej ludzi naraz nabierało wodę. Dzięki temu mogło to robić jednocześnie aż 40 osób. Siedzimy przy ulicy 25 sierpnia. Warto zastanowić się, jak powstała ta nazwa, skąd się wzięła. Otóż 25 sierpnia 1897 roku tureccy fanatycy dokonali w Heraklionie masakry około 500 osób. W tym zabito 17 brytyjskich żołnierzy, a także spowodowano uszkodzenia budynków i zabytków wzdłuż drogi. Była to reakcja Turków na oddanie urzędu celnego chrześcijanom zgodnie z decyzją wielkich mocarstw. Ulica została ostatecznie nazwana na cześć tej smutnej rocznicy. Ten akt przemocy przyspieszył również negocjacje w sprawie Unia Krety z resztą Grecji i usunięcie sił tureckich z wyspy. Zatem Heraklion ma dosyć smutną historię. Ale teraz panuje wspaniała atmosfera, ludzie cieszą się życiem, można napić się kawy za 2 euro, kiedy w Gruzji musiałam płacić aż 7 euro, aż trudno w to uwierzyć. Powoli żegnamy się z Heraklionem. Po prostu należała do nich. Gdyby Wenecjanie zdobyli Kretę na drodze wojennej, lew świętego Marka trzymał łapę na księdze zamkniętej. Taki był zwyczaj. A ponieważ Kreta została kupiona, przeszła w ręce Wenecjan na drodze pokojowej, lew świętego Marka trzymał łapę na otwartej księdze.